Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Konferencja ta ma na celu przybliżenie projektu zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego. I to świadczenie pielęgnacyjne od 2003 roku, jego podstawa jest na niezmienionym poziomie i aby to świadczenie jakoś urealnić, musi być zmieniona ustawa. Ona jest po prostu wpisana w ustawę i wynosi, podstawa wynosi 400 zł. Raz na 3 lata jest ta podstawa weryfikowana i w chwili obecnej jest to gdzieś około 420 zł. Skąd wzięła się potrzeba, aby Klub Parlamentarny PiS Prawa i Sprawiedliwości złożył tą inicjatywę ustawodawczą? Potrzeba ta wyszła całkowicie z dołu, czyli z biur poselskich, gdzie bardzo częstymi gośćmi są rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy korzystają z tego świadczenia. Jest to świadczenie, które na dzień dzisiejszy przysługuje gdzieś 70 tysiącom rodzin. I w zawiadomieniu o konferencji, które Państwo mają, jest napisane, że wynosi ono w tej chwili, jak wspomniałem, 420 zł. Jest to rekompensata za to, że dany rodzic nie może podjąć pracy i po prostu utrzymuje się tylko z tego świadczenia pielęgnacyjnego. Ja już w miesiącu kwietniu starałem się zainteresować stronę rządową poprzez złożenie interpelacji do pani minister Pedak w tej sprawie. Odpowiedź była taka, że w roku 2009, 1 września, będzie kolejna weryfikacja, czyli o kolejne kilkanaście złotych będzie to świadczenie zwiększone. Nie było żadnej odpowiedzi na pytanie właśnie o to, aby zwiększyć tą podstawę. Następnie, będąc uczestnikiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, członkiem tej komisji, zadawałem pytania sekretarzowi stanu w tym ministerstwie, panu Jarosławowi Dudzie, który podzielał jakby troskę o to, że trzeba by było zmienić tą podstawę, ale jednak żadne konkretne działania z tego tytułu nie zostały podjęte. Następne moje pytania już padały z trybuny z mównicy sejmowej, gdzie przy okazji debaty budżetowej pierwszego czytania zadałem pytanie o to świadczenie, czy jest możliwość w przyszłorocznym budżecie zagwarantowania środków i podniesienia tego świadczenia pielęgnacyjnego. I także ostatnio, gdzie pan premier z wielką troską pochylił się nad w obliczu kryzysu, który może nas bardziej lub mniej dotknąć, nad tymi najsłabszymi, więc powiedział o dzieciach. Powiedział o dzieciach, które muszą być objęte parasolem ochronnym, więc zadałem pytanie bezpośrednio panu premierowi, czy myśli też o dzieciach niepełnosprawnych. Czy 420 zł, czy minister finansów, minister polityki społecznej, czy pan premier są w stanie przyjść do biura poselskiego jakiegokolwiek i przekonać rodziców, że te 420 zł wystarczą im na utrzymanie całomiesięczne. Jak wspomniałem, dotyczy to 70 tysięcy rodzin. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest propozycją podniesienia z 420 obecnych złotych o 300 zł więcej, czyli 720 zł jako podstawa świadczenia pielęgnacyjnego. I to obciążenie budżetu państwa z tego tytułu byłoby około 252 milionów złotych rocznie. Jeżeli mówimy o obciążeniu budżetu państwa, to myślę, że warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Ja przypomnę, że ta kwota obecnie 420 zł, a wnioskowana przez nas o podniesienie o 300 zł, to jest kwota, która chociaż w części ma zrekompensować rodzicowi, który zajmuje się niepełnosprawnym dzieckiem, wymagającym opieki, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, to, że nie podejmuje pracy zawodowej lub innego zatrudnienia. I w sytuacji, w której mamy w tej chwili najniższe wynagrodzenie około 1200 zł, a zasiłek dla bezrobotnych wynosi 532 zł, wydaje się rzeczą naturalną, że osoba, która rezygnuje z pracy zawodowej, co więcej, podpisuje zobowiązanie, że przyjmując takie świadczenie, takiej pracy nie podejmie, powinna otrzymywać kwotę większą i na pewno większą niż osoba, która poszukuje pracy. To po pierwsze. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę na to, że rodzic, który podejmuje się opieki nad dzieckiem, nie przerzuca tego ciężaru na wyspecjalizowane placówki opiekuńcze. Ja sprawdziłem, jaki jest koszt pobytu takiego dziecka w wyspecjalizowanej placówce opiekuńczej. W takim mieście jak Poznań waha się on od 1800 zł do 2700 zł.
Średni koszt to jest 2200 zł. Widać więc wyraźnie, że warto jest podnieść tą kwotę po to, aby te dzieci nie trafiały do placówek, gdzie koszty będą większe. I wreszcie trzeci element tej całej sprawy. Pragnę zwrócić uwagę na bardzo istotny element. Polega to na tym, że rodzice, którzy podejmują się opieki nad takimi dziećmi i rezygnują z pracy zawodowej, no nie mają, nie liczą im się lata opieki nad tym dzieckiem do wymaganego stażu pracy, a więc mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli po 2 latach pracy zawodowej rodzi się takie dziecko, które wymaga opieki i rodzice się na to decydują, to w zasadzie tego typu świadczenie jest jedynym świadczeniem możliwym, ponieważ lata do stażu zawodowego się nie liczą, w związku z tym i prawa emerytalne nie przysługują. Wydaje się, że ta sprawa również będzie wymagała jakiegoś uregulowania. Dziękuję bardzo.